Witam wszystkie panie, panów hodowców. Prezentuję niebieskiego gołąbka. Samiczka to jest, którą wziąłem we czwartek do ręki. Dzwoniłem tam do tego oddziału. Nie powiem pod jaki numer. Numer obrączki to jest u gołąbka. To jest oddział 0463. Numer obrączki rodowej 95551 numer obrączki rodowej. Oddział, proszę, 463. Dobrze mówię, 0463. To jest gołąb na zielonej obrączce, to będzie samiczka. Na lewej łapce ma obrączkę. Na lewej łapce obrączka. Proszę. 95, 51. Oddział. I ten gołąbka wziąłem do ręki. Biedaczek. Teraz już jest pojedzony. Był chudziutki. O, jeszcze widać, że tu jest. Proszę. Że już nabiera na siebie, tak wcina. Elektrolity dostaje, witaminy, wszystko co potrzeba. Gąbek będzie wypuszczony, bo nikt się, właściciel tego gąbka się nie odezwał. Do tej pory, chociaż dzwoniłem tam, żebyś był jakieś zainteresowanie. Tak to hodowcy dbają o gołąbki. Nie ma żadnego zainteresowania. Po co chować gołębie takiemu hodowcy, jak nie ma zainteresowania? Przecież to jest też stworzenie Boże. Jakby nie było, jak dbasz, jak to mówię, tak masz. No i piękny gołąbek, piękna samiczka, zostanie wypuszczona. Niech dojdzie do tego właściciela. Jeszcze dwa dni i ona dojdzie do siebie. Kupy robi ładne, także odchody są świetne, bo jedzenie odpowiednie, elektrolity, mikroelementy, witaminy, gryty, wszystko dostaje. Samiczka, to chyba samiczka będzie, no a wygląda na samiczkę. Chyba, że się mylę, jest samczyk taki mały, niepozorny. Proszę, tu ma taki ogonek, tak się prezentuje. Skrzydełko ma takie. Tu pierwsze piórko będzie wyciepywało. Jeszcze nie spieszone chyba, ja nie jedno pióro. 2, 4, 6, 8. Na 10 piórach jeszcze jest gołąbek. 10 piórek ma. W drugim skrzydełku też. Widać, że gołąbkowi coś było, bo tu ma piórko podkręcane. To piórko jest podkręcane i to jest podkręcane pióro. Coś gołąbkowi musiało być. I dopiero, a u mnie dostał wszystko co potrzeba, górne drogi oddechowe, na wszystko dostał, co tylko potrzeba. Jeszcze by gołąbek nie doszedł, ale jak właściciel się odezwie tego gołąbka, to znaczy niech lepiej zajmie się kurami i królikami, niech nie hoduje gołębi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. I gołąbek był bez tipesa, już przyszedł do mnie, bo go wziąłem do ręki, nie miał tipesa, ani gumki, niczego nie miał na łapce. Myślę, że to nie są hodowcy, którzy ściągają, jak ściągnie tipesa, gołębia wyrzuci. Jak go nie stać się na tipesa, mówię, to po co łapaczu łapiesz gołębia i wyrzucasz i ściągasz gołębiowi tipeso? Daj gołębiowi jeść, bo to jest też stworzenie Boże. To tak, ty byś był głodny i ktoś cię wyrzucił na za drzwi i nie dał ci ani pić, ani jeść. Tak się nie robi. Tak nie postępuje hodowca prawdziwy. Tak postępuje tylko taki hodowca, co bym się nie podał mu ręki, bo bym se pobrudził. Proszę się nie gniewać, ale tak prawdziwy hodowca nie postępuje. Żeby ściągać tipesy gołębiowi, czy gumę, gumową obrączkę, czy tipesa miał. Bo tipes nie kosztuje cię dużo, a ty ściągasz tipesa i niszczysz tego gołębia. Za czym zadzwonić do hodowcy, że taki gołąbek przyszedł i tak dalej, to tylko łapiesz i z tipesa ściągasz. To jest żenujące, co robicie, panowie. Nawet i hodowcy tak robią, bo mówi tak, bo słyszałem taki podgląd, a mnie złapali, to ja też ściągnę tipesa, bo mnie też ściągali tipesa. To tak nie idzie. Pamiętajcie, karma wraca. Na tym zakończyłbym i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za oglądanie.